Jestem wam winny tego live'a. Jestem wam winny wyjaśnień. Zwłaszcza po tym, jak otrzymałem taką ilość wiadomości, na którą nie jestem w stanie tak szybko odpisać, jak przekazać informacje właśnie w taki sposób. Z różnych względów. Jeden, podjęcie decyzji na temat... Mam nadzieję, że nie ostatniej, no ale jednak ostatniej akcji sprzątania brzegu Warty w Poznaniu. Druga rzecz, no dlaczego mnie to tak przerosło? Dlaczego ku mojemu zdziwieniu organizm zareagował tak, jak zareagował? Co mnie zaskoczyło oczywiście. I kolejna rzecz, ze względu również na to, że zaczęła być tworzona dyskusja, która się przeniosła zamiast do wspólnych spotkań i określenia czy też potrzeb, czy też w ogóle odpowiedzi na jakiekolwiek moje zapytania, to się przeniosła do mediów publicznych. A jak wiadomo, media publiczne nie do końca ujmą to w sposób taki, jaki jest na rzeczy, że tak się wyrażę. Nie ma tam czasu i miejsca na szerokie artykuły czy szerokie reportaże. Nieistotne. Istotne jest to, że jestem wam winny, tak uważam, wyjaśnień. Lepiej to zrobić w ten sposób i lepiej podsumować wszystko i określić wszystko, co jest związane czy z tą konkretną akcją. Sprzątanie, 10. jubileuszowe sprzątanie brzegu Warty od źródeł do ujścia samej Warty, ale też Odry, Wisły, która już się tam szykuje, z tego co wiem, oraz innych rzek i jezior w Polsce, czyli można powiedzieć wszystkich wód w Polsce, celem oczyszczenia środowiska naturalnego, które w takiej skali zabrudzamy, niszczymy, my jako ludzie. Obliczyłem, że rocznie pozostawiamy 125 tysięcy ton nad rzekami, które mają powyżej 50 km długości. Czyli głównie nad rzekami, które przepływają przez aglomerację miejską. Okej, o co chodzi? Pokrótce. Mam nadzieję, że pokrótce, bo ja się lubię rozgadywać, ale nie w tym rzecz i nie chodzi o to, żebym przegadał. Natomiast jest wiele bardzo obszarów dotyczących czy ekologicznych przedsięwzięć w ogóle, tak ogólnie, czy akcji sprzątania brzegu Warty, też tak nazwijmy to w ogóle, zwłaszcza właśnie w Poznaniu, czy tego, że no właśnie, że tak to trochę przeżywam, jak niektórzy mówią, tak, że o Jezu, się żalę nad sobą i tak dalej, tak dalej. No nie do końca jest tak. Pewne przedsięwzięcia, które są cyklicznymi przedsięwzięciami, pewne przedsięwzięcia, które zakładam w danym roku, albo informuję o nich, lub też zbieram na to środki, są ważne z kilku rodzajów. Po pierwsze, żeby się dane przedsięwzięcie odbyło. Po drugie, żeby... No kurczę, o czym my mówimy? O ekologii. O czymś niezwykle istotnym. O zbieraniu setek ton śmieci. I innych działaniach, które już nie będę wymieniał. Zaraz o tym. No jednak się przejmuję, bo jest to na mojej głowie. Dla tych, którzy wiedzą, to wiedzą. Dla tych, którzy nie wiedzą, jakby działam sam. W sensie, że mam bardzo dużo ludzi chętnych, wolontariuszy, którzy się stawiają, którzy potem wspierają dane akcje, którzy uczestniczą w tych akcjach. Mnóstwo gmin, no wszystkie gminy nad rzeką Wartą przecież. To jest niezwykła rzesza ludzi chętnych do wspólnych takich przedsięwzięć właśnie ekologicznych, którzy są w tej akcji. No natomiast wiadomo, wszystko musi przejść przez dwie ręce. Człowiek organizując takie akcje, człowiek, który no żyje tym, no jak mam nie żyć tym, jak kilkanaście godzin dziennie poświęcam na to czasu, czy energii, czy się martwię, czy analizuję i tak dalej, i tak dalej.
Jest to, uważam, że normalne. Nie jest to jakiś profil prywatnej osoby, która się żali na, nie wiem, jakiś tam swój stan zdrowia czy coś, tylko odpowiedź na to, że pewne przedsięwzięcia mogę zrealizować jako organizacja i Fundacja Ratuj Ryby. Pewne przedsięwzięcia mogę zorganizować jako człowiek, Sebastian, ale pewne przedsięwzięcia, jeżeli są bardzo, bardzo trudne, czy też doprowadzenie ich do skutków jest niemożliwe, a bywały takie przecież, jak projekt Sumowy, jak adopcja sandacza, która nie z mojego powodu, czy z powodu możliwości fundacji, niestety nie mogła być zrealizowana. Ale generalnie mówię o tym, że jednak się tym przejmuję. Jest tych akcji bardzo dużo i zdrowie mi podpowiedziało, że chyba za dużo. No bo to jest około 100 wydarzeń rocznie, czyli jestem już po obliczeniu i zamknięciu tego roku i podsumowaniu wszystkich działań. Czyli przez te 9 lat, fundacja powstała w 2014, ale przy końcówce roku, więc ten pierwszy rok nie był możliwy do zrealizowania czegokolwiek. Parę zadań tam było, więc to nie jest pełny rok, tylko wręcz miesiąc. No ale można określić, że przez te 9 lat, teraz płynie 10 rok. W październiku się zamknie, no ale to jest ten rok. Było wykonanych 780 działań. 780 działań, a sam nie wierzę, ale każde działanie oczywiście mam w sprawozdaniu, z datami itd., itd., itd. Jest to, uważam, że bardzo dużo. Z jednej strony właśnie się cieszyć, bo no one skutkują, tak? One mają swój cel i one mają swoje korzyści. Dla nas wszystkich, nie tylko dla środowiska wodnego, od którego jesteśmy zależni, ale środowiska w sensie powietrza, gleby, wody. No i naszego zdrowia, a propos zdrowia. I tak to generalnie jest. Akcja sprzątania brzegu Warty powstała zaraz po zatruciu rzeki Warty. Akcja sprzątania brzegu Warty jest jednym z elementów, nie chcę nazywać słowa rewitalizacji tej rzeki, ale na pewno pomocy w odrodzeniu się tej rzece, temu całemu ekosystemowi po sponiewieraniu ludzkim, które się odbyło na tej rzece. Tak? Mówię o zatruciu ponad 150 km rzeki, gdzie wybieraliśmy tony ryb. Widzieliśmy tutaj na miejscu jakby całą tragedię. Podobna tragedia się stała na Odrze. Niestety też ubolewam. No, przychodzą właśnie do mnie takie informacje i gdzieś tam to człowiek sobie kumuluje. No, niestety na Odrze nic nie zostało wykonane, moim zdaniem. Oprócz prognoz, oprócz badań. Ale jeżeli chodzi o konkretne działania, które można było już dawno zrobić po zatruciu, czy też społeczne, czy też instytucjonalne, czy też zarybieniowe, czy też budowania gniazd, etc., etc., niestety nie zostały wykonane żadne. A tutaj, nad naszą Warcinką, zostało już wykonanych ponad 400 działań. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Ludzie, którzy korzystają z tej rzeki, zwłaszcza tutaj w odcinku tam poznańskim, widzą, jakie są efekty, widzą ilości sandaczy napływających, widzą, jak dużo dają te gniazda zamontowane właśnie na rzece Warcie dla sandaczy i tak dalej, i tak dalej. Widzą też sprzątanie. No przecież uczestnicy akcji podnieśli już ponad 500 ton śmieci. Bardzo dużo. One leżałyby do dzisiejszego dnia. No tak, zanieczyszczając wodę, środowisko, ryby. Mam nadzieję, że o tym wszystkim wiecie i nie trzeba tego tak podkreślać i tłumaczyć. Ale jest to, uważam, że bardzo istotne. No i teraz jak człowiek organizuje 10 raz ogólnopolską akcję, bo tu w samym Poznaniu tych akcji sprzątań było tyle, że nawet to trudno obliczyć. Bym musiał to podsumować ze wszystkimi zbieraniem niedopałków. Ponad 100 tysięcy niedopałków, tak, tak. Kapsli, rozdawania worków na plaży, edukowania na plaży grylowiczów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo duża część edukacji takiej dla dzieci nad samą rzeką, rejsów, żeby pokazać właśnie jak ten ekosystem żyje, gdzie my jesteśmy, czyli ludzie, w tym całym, chciałoby się powiedzieć, obowiązku,
dbania o to. Ale niestety większość rzeczy, które można wymienić, jest czymś odwrotnym. No. I do rzeczy. No i teraz przy organizowaniu 10 już akcji takiej ogólnopolskiej sprzątania brzegów Warty w całej Polsce oczywiście, ale też głównie ja jestem odpowiedzialny za zabezpieczenie akcji w Poznaniu. No akcja się tak rozrosła, że ja jako pojedyncza osoba nie jestem naprawdę w stanie już zgromadzić takiej sumy środków, żeby sobie z tą akcją poradzić tak, jak powinien ten gospodarz, nazwijmy to, pewnego przedsięwzięcia czy akcji sobie radzić, czyli nakarmić tych ludzi, dać im kamizelki odblaskowe, żeby byli widoczni, dać 10 kapitanom motorówek paliwo do tego, żeby mogli przewozić czy też tych ludzi, czy potem zbierać śmieci w jedno miejsce, żeby nie utrudniać przedsiębiorstwu, które odbiera te śmieci, żeby nie jeździło po całej rzece, tylko w jednym miejscu to miało zebrane i tak dalej, i tak dalej. W wielu tych akcjach trzeba oczywiście podkreślić to na samym początku, zwłaszcza po zatruciu rzeki Warty, w tym programie rewitalizacji pod tytułem Jest tego Warta, brał udział właśnie też Poznań we wspieraniu, za co oczywiście niesamowicie dziękuję, bo tych działań było bardzo dużo. To były mikrodziałania, czasami powiedzmy sobie, że makro, w postaci jakiegoś tam pikniku, to jest takie działanie makro akurat w tej kategorii. I część środków można było nie organizować, bo w części tych środków faktycznie miasto Poznań, za co bardzo dziękuję, partycypował, czy były wnioski rozpatrywane, żeby jednak kontynuować to, no właśnie, co jest uważam, że najważniejsze dla tej rzeki, a nie tylko no trochę dewastowanie i tak, bo na razie to my ją dewastujemy, a nic nie dajemy od siebie. Dziesiątki tysięcy ludzi, którzy tam przebywają z grillami niszczącymi powietrze, kapslami, petami, generacją potężnej ilości śmieci, no to są wszystko koszty, za które my jako społeczeństwo płacimy w naszych podatkach, ale też my jako społeczeństwo potem płacimy w naszym zdrowiu i życiu. Ktoś powie, że takie gadanie, ale generalnie biologia jest prostym przedmiotem z prostymi zasadami panującymi w przyrodzie, więc wcale nie łaskawymi, ale prostymi. A my jako ludzie nie lubimy prostych zasad, lubimy namieszać i kombinować. No i teraz dziękując za te wszystkie akcje, nie rozumiem naprawdę stanowiska miasta w postaci tego, że na akcję przychodzi około 300, 400, czasami nawet więcej osób. To jest 1000 porcji jedzenia do nakarmienia wolontariuszy, którzy nie przychodzą na piknik. Oni przychodzą na ciężkiej pracy, bo na jednego uczestnika przepada nierzadko ponad 100 kg zebranych śmieci. My zbieramy od 15 do 30 ton z samego Poznania. To jest bardzo dużo. 600 litrów paliwa spalają motorówki. Wiem, że nie ekologicznie, ale to trzeba wykonać. 1000 porcji jedzenia, 400 kamizelek i tak dalej, i tak dalej. Wymieniać by. Pewno, że nie trzeba robić dyplomów, pewno, że nie trzeba produkować kubków jakichś dla tych uczestników jako pamiątkę. Pewno, że z wielu rzeczy można zrezygnować. Ale uważam, że raz, że jako gospodarz tej akcji, a drugi raz miasto jako gospodarz tej akcji. Miasto, które jest wyręczone przecież przez tych ludzi w potężnej skali, bo jest to bardzo duża skala, największa, jeżeli chodzi o zbiór śmieci w Polsce, ze wszystkich 200-250 sztabów, które uczestniczą, to dla mnie jest to niebywale, naprawdę niezrozumiałe. I to mnie kosztuje no tych emocji właśnie trochę, z których chciałem się, nie żeby wytłumaczyć dla samego wytłumaczenia, ale przedstawić. Bo bardzo dużo informacji otrzymałem właśnie po ostatnim live'ie, że już wyzdrowiałem i tak dalej.
No nie do końca wyzdrowiałem. Szereg tych informacji, które otrzymuję, szereg trudów, które napływają ze względu na organizację tej akcji, no okazuje się, że no może dusze nie przerastają, ale organizm fizyczny przerosły. Straciłem przytomność, będąc sam w domu. I fuksem, w zasadzie gdybym 15 cm dalej upadł, to byście ze mną tutaj nie rozmawiali, bo mi się wykrwawił. Na szczęście połamałem palec w paru miejscach. No i to mi dało też sygnał, trochę taki ludzki, żeby zrozumieć, że no nie ma co brnąć tam, gdzie nie da się przepłynąć. Nie jestem łososiem, żeby pokonywać tyle ludzkich wodospadów, że tak się wyrażę w cudzysłowie. Ale no dało mi to do myślenia, no bo przy 50 trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy. Mimo tego się cieszę z każdego dnia i nie chcę tutaj, mówię, narzekać na swoje zdrowie i tak dalej. Nigdy nie opowiadałem o tym i nie mam zamiaru, ale mam różne choroby współistniejące. Palec to jest tam pikuś. Mam grupę inwalidzką i tak dalej. Nieistotne. Istotne jest to, że się tak bardzo tym przejmowałem i brałem to do siebie na swoją odpowiedzialność, że jednak organizm nie wytrzymał. Oczywiście, że dalej biorę to na swoją odpowiedzialność, ale chciałbym wszystkich przeprosić, uczestników Sprzątania Brzegu Warty w Poznaniu, i zdeklarować, że no nie będę już tak niestety w stanie, po pierwsze, tak się przejmować i brać tego do siebie, że coś się nie uda. Nie będę mógł pisać tylu wniosków o dofinansowanie i skutkiem tego być może się okaże, że nie będzie posiłku regeneracyjnego, nie będzie ciepłej herbaty czy tam kawy. No nie będzie można nawet wziąć sobie tej parówki, bo nie można, czy tam kiełbasy, jak zwał, tak zwał, żeby sobie zrobić na ognisku, bo nie można palić ognisk, więc tu będzie bardzo utrudniona sytuacja z akcją w Poznaniu. Ale chcę, tak jak zapowiadałem w poście, chcę no dokończyć to, co jakby było zaczęte, i w tym roku zorganizować być może ostatnią akcję sprzątania w Poznaniu, a być może będziemy się spotykali tak jak na samym początku, totalnie partyzancko, że tak się wyrażę. Bo mam różne rozwiązania, mam możliwość, no oczywiście, że zrezygnowania z tej akcji i sprawa, powiedzmy sobie, załatwiona. Reszta gmin i uczestników i stałych partnerów chce brać udział w tej akcji i też motywowali mnie do tego, żeby nie zaprzestawać, bo nie mają co z tym terminem zrobić, rozhulało się to. No, mnóstwo pozytywów generalnie płynie z tego, już pomijam, że ważnych spraw społecznych, ekologicznych, zdrowotnych, mówię, no tego nie będę nadmieniał, to o tym można mówić bardzo dużo. I można ominąć ten Poznań. Natomiast, kurczę, nie oszukujmy się, w Poznaniu jest najwięcej śmieci. I teraz, jak my tego nie zbierzemy, to zostanie. Teraz pytanie, czy faktycznie totalnie zrezygnować i przenieść się do innej miejscowości z organizacją i z tym sztabem głównym, który będzie jakby organizował też część Polski oraz to miejsce, w którym będzie się ta akcja odbywała. Jest to po części rozwiązanie. Jest rozwiązanie w postaci takiej, że przechodzę przez strumyk. Jest rozwiązanie w postaci takiej, że są miejscowości, które chcą przyjąć tych wszystkich wolontariuszy z Poznania, bo o nich też chodzi. Chodzi o szkoły, chodzi o zorganizowane grupy, które na stałe uczestniczą w tej akcji, które też mnie proszą: Sebastian, no kurczę, my chcemy tam być. No i właśnie, to jest też jakaś tam pewna rozterka. Natomiast no chodzi o to, że no nie chcę powiedzieć, że, bo się nie można odłączyć od tego wszystkiego, ale nie będę miał sobie za złe i nad tym pracuję, bo lekarze też tak mówią, żeby nie brać tego do siebie. Mój organizm dużo długo już nie wytrzyma. No i właśnie tak jest.
Więc być może będzie to robione w sposób tylko i wyłącznie partyzancki, bez, nie wiem jeszcze co z odbiorem śmieci nawet. Na pewno nie będziemy mieli wsparcia w tej akcji. Co jest dla mnie na serio, ale naprawdę bardzo tak już poważnie, szczerze, zawsze szczerze, niezrozumiałe niesamowicie. Niezrozumiałym jest to i to mnie właśnie kosztuje, że piszę maila, że ta akcja jest cykliczna, że tyle ludzi się pojawia, że ona się rozrasta, że mam co roku obietnice od radnych, przy odbieraniu nagród o tym mówię i tak dalej, że fajnie jest dostać nagrodę, że to jest miłe. Natomiast nagroda nie jest ważna. Ważne jest to, żeby uczestniczyć w tej akcji. Żeby tak gigantyczna akcja sprzątania no, nie była na głowie jednego człowieka. No, po prostu. Zwłaszcza z kosztami, które sięgają bardzo dużej ilości środków, na które po pierwsze no, mnie nie stać. Po drugie, ja przeważnie na akcję sprzątania brzegu Warty piszę około 4 różnych wniosków o dofinansowanie. To jest trudne, bo trzeba uważać, żeby danego kosztu nie zdublować. Więc ktoś tam daną część bierze i określa się, że okej, to my pomożemy w tym zakresie, ktoś inny w tym zakresie, ktoś inny w tym zakresie. Ja wam coś powiem. Czasami piszę 5, czasami 6 wniosków o dofinansowanie w roku. To jest bardzo dużo. Ale te 90% wniosków, które piszę na realizację jakichkolwiek działań ekologicznych, na resztę patroni się zbierają społecznie albo osoby, które wpłacają darowiznę na konto fundacji, no to już nie ma środków, więc jak ja napiszę wniosek na temat na sprzątanie brzegu Warty, to ja od danej tej organizacji nie otrzymam już kolejnego w danym roku wniosku o jakiekolwiek dofinansowanie, nawet ważniejszych rzeczy, nawet jakiejś, nie wiem, edukacji dziecięcej, powstania parku ekologicznego, cokolwiek, co czasami w danym momencie spontanicznie trzeba na to zareagować, niestety nie ma takiej możliwości. Drugi raz już w tym samym roku nie napisze się wniosku o dofinansowanie. No bo takie są procedury po prostu. I to mnie niezwykle też jakby boli, że człowiek się tak stara, 90% tych wniosków poświęca tutaj na to. Już wiem, że jestem spóźniony, bo normalnie od października zaczynam organizować akcję, która jest w połowie, czy tam pod koniec kwietnia. To jest bardzo dużo czasu, tysiące maili, tysiące rozmów, pism około 600 wysyłanych pocztą. To już na same znaczki pocztowe, naprawdę, na same znaczki pocztowe wydaje się tysiące. Wydaje się tysiące, mnie na to nie stać. Też mi nie jest łatwo, jak to mówią, żebrać i tak dalej. No bo ile człowiek może, no, widząc, że te efekty nie są nawet w połowie czy w 10% takie, jakie są potrzeby. Więc jest to trudne i obciążające po prostu no łeb. No. Człowiek chce i tak dalej, motywuje, ludzie motywują. Uczestnicy motywują, nie chce się tego zostawić. No bo przecież to jest kurde, ja nie wiem jak o tym mówić, żeby doszło do ludzi, doszło też do władz. Niesamowicie ważna akcja w tym czy jakimkolwiek innym mieście. Niesamowicie. No, chyba to jest oczywiste. No, sami powiedzcie, bo czasami człowiek traci głowę. Zwłaszcza, kiedy dostaje informacje zwrotne, albo ich nie dostaje w ogóle. Czyli totalna ignorancja, totalny brak odpowiedzi na pisma. Albo dostaje informacje od ludzi pracujących w urzędzie, że jest się sektą, że teraz swoim kolegom z przybiórku ten człowiek, który napisał mi takie coś, powie właśnie, że nasze stowarzyszenie, no już wiem, że nawet nie wie do kogo pisze. Jest sektą i już miasto nie będzie wspierało działań, czy jego koledzy, czy on sam. Kurczę, po co? Powiedzcie mi po co? Po co takie rzeczy się pisze? Mam jeszcze mnóstwo różnych innych SMS-ów, wiadomości, które są jeszcze bardziej
No po części mi się wydaje, że chyba trochę absurdalne, co też kosztuje, bo absurd kosztuje. Z jednej strony by można powiedzieć, a tam, przecież to jakieś, no właśnie. A z drugiej strony człowiek się jednak zastanawia, jaki cel, jaki powód, jakie w ogóle sformułowanie zdania. Mówię, no nie mogę o wszystkich powiedzieć, mam nadzieję, że kiedyś książkę o ten temat napiszę, dotyczącą kulisów działań ekologicznych, bo to jest... włos się na głowie jeżdża, to tyle wam powiem. Nie chcę tutaj wchodzić w te tematy, bo nie chcę się też rozgadywać. Reasumując, jeżeli miasto nie chce się faktycznie włączyć w tą akcję, jeżeli dla miasta ci ludzie tam przebywający, społecznicy, którzy nie śmiecą, sprzątają śmieci innych, muszą łożyć na to, żeby tam być i poświęcać nie tylko swój czas i energię niesamowitą, ale też środki. No to wielka szkoda, poważna szkoda, ale będziemy robili to w sposób taki, no trochę, no nie chcę powiedzieć o partyzanckim, natomiast nam wszystkim zależy na tej edukacji dzieciaków, na tym, żeby integrować społeczeństwo, na tym, żeby ta rzeka była czysta, na tym, no wymieniać by tu, nam na tym wszystkim zależy, naprawdę. I w tym roku będzie ona organizowana w takiej skali, w jakiej się po prostu uda zrealizować. Czyli no, przyjdą ludzie, nie wiem co z paliwem do motorówek, nie wiem co z odbiorem śmieci, trochę worków jeszcze mi zostało po poprzedniej akcji, nie wiem co z rękawicami, nie wiem co z posiłkiem, ze wspomnianym wcześniej paliwem itd., itd. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkód w postaci zakazu wjazdu na teren warty. W zeszłym roku taki dzień przed akcją otrzymałem. No i sami widzicie, no mówię, ja nie chcę tutaj opowiadać dla samego opowiadania i dla jakiejś tam kontrowersji i tak dalej. Absolutnie mi na tym nie zależy. Mógłbym tym karmić codziennie internet. Nie lubię komentować rzeczywistości dla samego komentowania. Uwielbiam działać i wiem i wierzę w to, że działania coś przynoszą, a nie komentowanie czy też kontrowersje związane z tym, że się potem to niesie i jest większa oglądalność i wszyscy się cieszą, ale nic nie jest zrobione. Albo wszyscy się martwią, albo jest wojna, gdzie są same ofiary i nigdy nie ma tego, który zwycięża, a rzeki pozostają dalej płynące same sobie. I ryby też tam zostają niesłyszane. A mówią, nie? Badania potwierdziły. Więc reasumując, Poznań. No, nie martwimy się tak, jak się wcześniej martwiliśmy, że tak się wyrażę. Wszystkie sztaby, które się dotychczas zgłosiły, są wiążące. Będziemy się spotykać na przystani Poznania i będziemy się organizować społecznie w tej sile, którą mamy, własnej sile, i pozbieramy śmieci, oczyszczając 20 km całego centrum od granic do granic. I zapraszam wszystkich do stawienia się. W następnym roku zobaczymy, jak to będzie poorganizowane. W tym roku no puściło coś we mnie, w sensie takim, że się no aż tak nie przejmuję. No oczywiście, że się tam przejmuję, bo trudno się nie przejmować jako organizator. Ale puściło o tyle, że jak nie mam wyboru i nie mam już jakby szansy na złożenie wniosków, na pewno do 3 dużych organizacji stałych, które pomagały dotychczas, no to wiem, że po prostu nie będzie ona robiona w takiej skali, z taką wdzięcznością dla tych ludzi, którzy przyjdą. Z serca będzie ta wdzięczność, ale no takiego jak gospodarz, czy też miasto, czy też instytucja, czy też użytkownicy wód, którym też powinno zależeć chyba na tych ludziach. No nie wiadomo, w jakiej skali to będzie. Na ten moment mam informację, że nie będzie pieniędzy. Nie ma pieniędzy. Miasto Poznań na tą akcję i też nie ma pieniędzy na jakiekolwiek działania.
To już od 2 lat to trwa. Jakiekolwiek działania, które można wykonać, czy dla tej rzeki, czy dla społeczeństwa, czy dla edukacji ekologicznej i tak dalej. No martwi mnie to, no, jak ma nie martwić? Jak ma nie martwić? Przecież to są środki, które są przekazywane na działania. No. Tyle na temat Poznania i tak się będziemy organizować w Poznaniu. Zobaczymy w jakim zakresie i w jakiej formie będzie ta akcja realizowana w poprzednim roku. Bardzo Wam dziękuję, na serio, bardzo Wam dziękuję za słowa takiego wsparcia, jak to nazwać, takiego, jeżeli chodzi o zdrowie i w ogóle takiego wsparcia, nazwę to płynącego z Waszych serc. Martwi mnie trochę też to, że to właśnie dotyczy akcji, która się tak rozrosła, że zamiast się z tego cieszyć, zamiast się cieszyć z jedynego, zobaczcie, programu w Polsce dzisiaj funkcjonującego po zatruciu środowiska wodnego, akcja odnowy, odbudowy rzeki Warty, pod tytułem Jest tego warta, jest taka grupa na Facebooku, tam są pokazywane, no nie wszystkie, no ale szereg też działań lub też podsumowania danego roku. Zaraz się pokaże podsumowanie poprzedniego roku, co zostało wykonane. Jest jedyną akcją w Polsce realizowaną po zatruciu. Aż przykre. Z jednej strony ktoś mówi, no cieszyć się i fajnie, oczywiście, że fajnie. Z drugiej strony, no co, martwić się, że się rozrosła i dalej nie można jej kontynuować? No jak ja to mówię, to już mój mózg się zastanawia, co ja gadam. Ale tak to jest. I to jest dotkliwe, i to jest przykre, i no jak może człowiek tym nie żyć? Żyje, bo jest to szkoda i będą ograniczane niestety te akcje. W tym roku już na pewno nie wstawię gniazd tarłowych, co jest bardzo złe dla ryb. Wody Polskie kazały w zeszłym roku wstawić, Polski Związek Wędkarski nie do końca, więc też jest to niezrozumiałe. W ogóle te działania ekologiczne, powiem szczerze, że kosztują trochę człowieka, żeby dopiąć do skutku. 99% informacji od influencerów albo stron edukacyjnych, ekologicznych, albo ignoruje odpowiedź na prośbę dotyczącą chociaż udostępnienia wydarzenia, że skoro są u nich na grupie osoby, którym zależy na środowisku, to być może się by przyłączyli do jakiegoś stawku swojego, do jakiejś rzeczki. Nie. Albo mam informację, że trzeba za to zapłacić. Ja się pytam wtedy grzecznie, ale za co mam zapłacić? Za to, że państwa strona, pana strona, twoja strona udostępni informację o akcji społecznej, żeby oczyścić kawał Polski, bo to już jest taka skala, kawał Polski. Porobiło się. Porobiło się niestety i to jest niezwykle przykre, ale w takim otoczeniu, w takim środowisku ludzkim powoli zaczynamy żyć. Nie będę komentował oczywiście, no bo nie zmieni się też w ten sposób nastawienia drugiego człowieka. Człowiek musi sam dojść do tego, no ale tak generalnie jest. Więc szkoda wielka, że coś, co się rozrasta, zwłaszcza tutaj, w bardzo dużej aglomeracji, która, no wiadomo, że będzie generowała duże ilości śmieci, ma miejsce. Też nie lubię wsadzać to oczywiście polityki i tak dalej, tak dalej, ale kolejna zatrważająca informacja, jaka do mnie dotarła, to taka, że ktoś wykorzystuje tą akcję po to, żeby zmienić firmę sprzątającą w Poznaniu. No to już w ogóle absurd totalny i najlepiej, jeżeli byśmy nie pokazywali tej ilości śmieci, no bo ktoś odbiera tam, nie wiem, setki tysięcy, będzie miliony za sprzątanie. Ja nie mam pretensji do firmy sprzątającej, że nie zbiera kapsli czy niedopałków, bo nie wiem, czy taka jest w ogóle w Polsce czy w Europie. To my się powinniśmy zastanowić, żeby tego w ogóle nie czynić i nie rzucać. To jest inna sprawa. Natomiast nikt tu nie ma pretensji do kiedyś dostałem informację kolejną, że ta akcja psuje wizerunek miasta.
No kto ma pretensje do prezydenta, że jest brudno? No to co, prezydent śmieci? No i człowiek się, to wszystko skumulowało się na taką potęgę, proszę mi wierzyć, że cholera, mój organizm nie wytrzymał. Z problemami, które mam, z zadłużeniem dotyczącym poprzednich akcji, bo takie są też i tak dalej, tak dalej. To tak wygląda na Facebooku, że super i tak dalej. Pewno, że fajnie dzielić się sukcesami i dziękować ludziom za to, co się mogło wydarzyć. Oczywiście. Ja bardzo dziękuję tym patronom 40, którzy ciągną i ciągną, wpłacając po te 7, czy tam 17, czy 27 zł na takie bieżące rzeczy, na które mogę zareagować natychmiast i jechać do jakiejś szkoły, szybko wyedukować, prezent dać, jak już jestem w szkole, tym najbardziej aktywnym dzieciakom i tak dalej. Korzystać, czasami nawet nalać paliwa po prostu za te środki. Ja nie jestem zatrudniony we fundacji. Ja to, co ze swojego inwentarza wkładam do działalności, wkładam no, prywatnie, tak? Nie mogę sobie nalać paliwa i jechać na restytucję siotrów i ściągnąć ten koszt z kosztów fundacyjnych. Nie. Na fundacji nie ma nikogo zatrudnionego i nie ma środków trwałych, ani nie ma samochodu zakupionego na wniosek, który można by wykorzystać i też wykorzystać wtedy koszt paliwa na daną akcję. Nie, to wszystko trzeba pokrywać samemu. Każdy wniosek, który się składa o dofinansowanie, wkład własny do tego wniosku, też trzeba zadbać o to samemu. Albo poprosić społeczeństwo, żeby pomogło w uzbieraniu wkładu własnego, co też miało miejsce w zeszłym roku przy realizacji 4 parków edukacyjnych, 5 parków edukacyjnych w Wielkopolsce. Mega temat. Ale w konsekwencji moja osoba była obciążona dziesiątkami tysięcy. No, to są potężne kwoty. Ja mogę zarobić na edukacji dziecięcej. Jestem nauczycielem, można powiedzieć, w tej chwili zawodu. Więc czy zaprojektować jakiś park komuś i tak dalej, tak dalej. Ale jak sam składam wnioski o taką realizację, to są to wnioski na ten konkretny cel, bez możliwości odliczenia mnóstwa rzeczy. Oczywiście praca również za darmo i czas pracy poświęcony za darmo. Więc no, muszę przekalkulować to wszystko i więcej czasu poświęcić na pracę i na zdobycie samemu środków, żeby akcje, które nowe wnoszę, no mieć chociaż znaczną część środków, żeby nie było takich przypadków, że no większość z tych 780 akcji, proszę mi wierzyć, nie uwierzycie, jest planowana bez środków. Jak dobiega już termin realizacji, to ktoś się tam zgłosi, ktoś tam pomoże, jakaś firma mówi, o, chcemy w tym brać udział, chcemy dać swoich wolontariuszy na przykład jeszcze dodatkowo, takich pracowniczych i tak dalej. I to się jakoś kręci i to się jakoś płynie. Aż nie do wiary, ale generalnie ja się nauczyłem tak żyć. Na serio. I to jest do przeżycia, kiedy nie ma takich zwrotnych informacji, które niszczą człowieka. Niszczą pasję. Niszczą ideę. Nie wiem. No biologia jest mega ważna, uwierzcie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, naszego organizmu i ekosystemu otaczającego nas, różnych ekosystemów. Niezwykle ważna. Niezwykle ważna. Ważniejsza od biznesu, ważniejsza od marketingu, czy ważniejsza od tych wszystkich innych przedmiotów, czy też z życia, którego się uczymy. No tak, a my o niej zapomnieliśmy. Zapominamy o rzece, dewastujemy ją. Zapominamy o faktycznie nad tym, gdzie jesteśmy. Wyrzucamy te śmieci. Gro śmieci, aż mnie zawsze serce boli, jak o tym mówię, sprzątamy po osobach korzystających z tych rzeki, czyli pałających się łonem natury. Mega niezrozumiałe. Po wędkarzach, po kempingarzach, jak to nazwać? No, po turystach, którzy odwiedzają gdzieś tam i tak dalej. To jest niesamowite. I niesamowite jest to, że trzeba z tym walczyć, żeby dokonać czegoś, co ma poprawić ten stan. Długo nagadałem, sorry.
Mam nadzieję, że najważniejsze informacje wychwycicie. Mam nadzieję, że się więcej osób zreflektuje, może pomyśli, a może będzie chciało wesprzeć. Nie będzie tylko scrollować, bo tak przeważnie nie jest. Ja współczuję tym matkom z dziećmi, które zbierają. Ja tylko na te ryby i na środowisko. Ale wiem, że dzisiaj to tak nie reagujemy. Patrzymy, zastanowimy się czasami i za minutę już zapominamy w ogóle. Więc takie ma nastały czasy, ale też przykro mi bardzo, niestety, i ubolewam nad tym, że nikt z miasta Poznań nie chce się nawet spotkać, żeby porozmawiać, żeby określić. Już do samego prezydenta się zgłaszałem. To są ważne rzeczy. To są ważne rzeczy. Zwłaszcza, że nie wiedzieć czemu ja jako osoba, bo do mnie są kierowane te informacje zwrotne czasami, albo fundacja otrzymuje no takie informacje, które nie jestem naprawdę w stanie teraz tutaj powtórzyć publicznie. Poważnie. Poważnie. I no nie mam słów. No nie chcę już tam komentować. Reasumując, będzie akcja w Poznaniu. W takim zakresie, w jakim możemy w tym roku ją wykonać. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za słowa otuchy. To pomaga, no tak głupia taka, no ale to no człowiek jednak widzi, że nie jesteś sam. I okej, i jestem wdzięczny jakby też za to. Postaram się dbać bardziej o swoje zdrowie. Na szczęście nic się nie stało z głową. Tomograf wykluczył jakiekolwiek guzy i tak dalej. Serce w jakiś sposób też jest ok, natomiast no, neurolog jeszcze mnie czeka i ortopeda i specjaliści, którzy jakoś spokleją ten paluch. No i tyle, no, ale akcję będzie można przeprowadzić. Nie martwić się w jakim zakresie, bez wstydu zrobimy to, co uważamy za stosowne. Polska, dziękuję za już zgłoszenia kolejnych sztabów, jest ich około 50, zaraz będę informował i aktualizował ten opis na, przypomnę, bo jest dużo komunikatów, ale na wydarzeniu utworzonym na Ratuj Ryby, 10. sprzątanie brzegu Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce. Serdecznie zapraszam, tam będą w opisie informacje na bieżąco przesyłane do jakichś sztabów, możecie się zgłosić. Kto chce zgłosić sztab, niech przesyła informacje na fundacja@ratujryby.pl. Ja prześlę informacje zwrotne dotyczące organizacji, konkursów i tak dalej. Jeżeli jest jakiś podmiot, jakaś firma, która by chciała na przykład pomóc tym wolontariuszom z Poznania albo dzieciakom z Polski, bo do nich będziemy jeździć i kierować szereg programów edukacyjnych, to zapraszam do wsparcia. Do wsparcia na to paliwo, do tych kapitanów motorówek, którzy poświęcają swój sprzęt. Muszą się slipować w Czerwonaku, żeby dopłynąć do Poznania, bo w Poznaniu nie działają slipy. Jak dwa razy zwróciłem na to uwagę, żeby jednak poprawić, skoro ta firma jeszcze tam jest na miejscu. Też zostałem odebrany tak trochę jak taka, nie wiem, polityczna opozycja. No nie rozumiem tego, sorry, no nie rozumiem tego, nie będę komentował, mógłbym tak gadać i gadać, a to nie o to chodzi. Nie rozumiem tego, że coś ma być dla ludzi, a nie do końca tak się dzieje. Nikt przecież sobie w domu, jakby balkon odwrotnie zrobił pod kątem, no to by chyba nie zostawił tak. Nie powiedziałby, że jest zgodnie z projektem, tylko by zawołał firmę, żeby zrobić tak, jak ma być. No ale okej. Nie mam do nikogo pretensji oczywiście, poza sobą, bo ja to przeżywam, a nie powinienem być może. Więc jestem wolny od jakichś tam złości czy czegoś. No ale fakty są takie, jakie są, więc to są fakty po prostu. Jest grupa, jest tego warta, tam można również się zalogować. Jest grupa, która się nazywa Grupa Sprzątanie Brzegu Warty od źródeł Sprzątanie Brzegu Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce. Serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszam użytkowników, serdecznie zapraszam Wody Polskie i tak dalej, które no też nie będę jakby komentował, tu nie chodzi o to. Natomiast uważam, że wszyscy, którzy są odpowiedzialni za kawał środowiska naturalnego w postaci jeszcze ważniejszego środowiska wodnego,
powinni takie czy inne akcje bardzo wspierać, nie podkładać kłód pod nogi, ale cieszyć się z tego, że jest kilkuset osób, a w całej akcji kilka tysięcy, którzy mówią tak, my chcemy w tym uczestniczyć i my będziemy sprzątać i tak dalej. Pomóżcie im w każdej miejscowości, w której jest zorganizowana ta akcja oraz jeżeli chcecie w mieście Poznań. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. I sorry za długi film. Pozdrawiam. Decyzja ma dzikie znaczenie.